Teraz Siedlce. Miastem wstrząsnęła śmierć 3-letniej Emilki, niepełnosprawnej. No i co? Kolejny raz w Polsce miastem, Polską, wstrząsa bezsensowna śmierć dziecka. A w tle oczywiście rozwód. Oczywiście ojciec nie miał kontaktu z dzieckiem. Pytanie dlaczego? Nasuwa się po raz kolejny pytanie, dlaczego ojciec nie miał kontaktu z dzieckiem. Z tych informacji, które ja uzyskałem, nie miał, bo nie mógł mieć. I oczywiście za to nikt nie poniesie konsekwencji, ani żaden sąd, ani żaden pracownik MOPS-u. A podobno były sygnały, które MOPS dostawał. Jeżeli się okaże inaczej, to zwrócę honor. Natomiast z doświadczenia wiem, że prokuratura, sąd, MOPS czy też policja ma to głęboko w dupie, że na przykład matka przez 7 dni, gdy dziecko wymiotuje, nie idzie z dzieckiem do lekarza. Jest wszystko w porządku.